Marcin Parcheta podczas jednego z treningów na obozie przygotowawczym Zakopanym. Przede wszystkim no, chciałem Cię zapytać o Twoją wizytę tutaj. Nie wiem, czy to jest w Twoim wykonaniu częste, że przyjeżdżasz z zawodnikami MMA i tak wymieniasz się? Witam wszystkich. No nie, niestety. Nie, znaczy, nie jest to częste. Pierwszy raz takie coś rozpocząłem. Zdarzyło się tak fajnie, że chłopaki mają akurat w okresie letnim obóz w Zakopanem. Ja bardzo lubię góry, bardzo lubię się tutaj przygotowywać, także było przyjemne, spożyteczne. A widziałem, że bardzo dobrze czujesz się w górach i gdzieś tam, wiesz, cały czas byłeś w czołówce sztafety biegnącej po górach, także rzeczywiście coś w tym jest. Co jest w tych górach takiego fascynującego dla Ciebie? No, to jest bardzo fajny trening. No, ja nie wiem, ja to lubię, po prostu lubię się tak zmęczyć, nie? No, nic tak nie męczy jak góry. Trening, można zakładać jakieś maski tlenowe, takie rzeczy, no ale bieganie w górach, no to jest podstawa, tak? Moim zdaniem. Okej. Okay. Masz za sobą zawodowy debiut MMA na KSW w Szczecinie. No i teraz właśnie jesteś tutaj, jak wspomniałeś, no nie zdarza Ci się to często. To jest przypadek, że jesteś tutaj? No i przypadek, i nie przypadek. No jest i planowana moja kolejna walka na arenie Berserkerów w Szczecinie. Będzie chyba 10 października. Przeciwnik jeszcze nie jest mi zdany, także przygotowania w toku. Okej, okay, a co dalej w kwestii KSW? No bo jednak to był dobry pojedynek, udany pojedynek i myślę, że był popularny i podobał się. No nie mnie to oceniać. Ja zrobiłem swój plan, wydaje mi się, że w 110% to co chciałem, to zrealizowałem. Było trochę krwi, była pełna dominacja, były low kicki, które były zapowiadane wcześniej. A co do KSW, no to na ten rok włodarze powiedzieli, że nie jestem planowany. No niestety, no, przyjdzie mi poczekać po prostu na ich decyzję. Nie? Powiedzieli, że w przyszłym roku. A czy ten pojedynek w KSW, no wiesz, KSW jest medialne, prawda? Jeszcze było to w Twoim mieście, czy to dodało czegoś do Twojej kariery, to, że byłeś tam i walczyłeś? No, to jest jedna walka. Wydaje mi się, że nowa dyscyplina, jedna walka, no to ludzie, krytycy, znawcy tematu mówią jedno, że to nie przesądza, to po prostu to był diabiut. Akurat tak się zdarzyło, że mówię, szukali przeciwnika dla Rafała. Pojawiłem się ja, moje miasto, ja bardzo chciałem walczyć na tej gali akurat i w swoim mieście, no mówię, no. Legowisko wojowników bez mnie, no to by było smutne bez mnie. A co dalej w kwestii Twojej bazy, czyli stójkowej, tak? No niestety w grudniu przegrałem na półfinale tego Top King. Mhm. No, na razie Muay Thai planuje walkę na grudzień u Tomka Makowskiego na gali. Mógłbym walczyć teraz we wrześniu, ale no, mówię, czekałem na decyzję włodarzy KSW, to ona się pojawiła dość późno i karta na Zieloną Górę u Tomka już jest pełna. Także no, teraz na razie mówię, starty w Muay Thai K1 będą odłożone do grudnia. A co ewentualnie z jakimiś Twoimi występami na teraz tych topowych kickbokserskich czy K1 po prostu federacjach, które gdzieś tam w Stanach organizują? Czy to, jakby to jest w ogóle możliwe w Twoim przypadku? No jest, tylko że to po prostu... Może wyższe wagi tam są, nie wiem. Nie, jest waga do 70 kg, ale no tak jak już kiedyś wspominałem, my tutaj w Polsce nie mamy promotora zdolnego do wciśnięcia tam zawodników. To jest... już paru moich kolegów pisało tam osobiście. Wiem, że w moim imieniu pisał redaktor z kickboxing24.pl. Otrzymał wiadomość zwrotną, że dziękujemy bardzo za informację, wrzucimy zawodnika do naszej bazy danych, odezwiemy się wkrótce. Także no to takie... może będzie, może nie, no a raczej na nie. Także no mówię, no to wszystko się rozgrywa o to, że musiałby ktoś być taki na tyle prężny, mówię, promotor, menadżer, który chciałby, jest dużo zawodników w sportach uderzanych u nas w K1 Muay Thai, którzy mogliby się już zmierzyć na arenach międzynarodowych. No małymi kroczkami, to wiadomo, no bez własnym sumptem jakoś to pokonują te przeszkody i występują, no z większymi sukcesami, no ale nie ma menadżera takiego mocnego, nie ma zawodników na arenie międzynarodowej. No. W piątek akurat będzie gala FEN w Kołobrzegu, gdzie będę, właśnie się wybieram. Zgłaszali się kiedykolwiek do Ciebie? Tak, powiem, że tak, ale... A, no tak, znaczy to się wyklucza absolutnie KSW, przecież no, FEN. No, no także... dokładnie, także to jest taki troszkę konflikt interesów. Tak, także no dokładnie. No niestety. Okej, w takim razie życzę tutaj spełnienia celów na obozie i powodzenia. Dziękuję bardzo.